Rozdział trzeci Opuściłem lawerlaf raczej zaniepokojony o Sandego i podczas naszego pobytu w Mahraj dużo myślałem o moim przyjacielu. Był w dziwnym, niespokojnym, nieprzewidywalnym stanie umysłu i nie wiedziałem, co z tego wyniknie. W Mahraj otrzymałem wiadomość, która pokazała jego niepokój. Martendale, gazeciarz, przyjechał i rozmawiał o łodziach, ponieważ jego głównym hobby są wyścigi jachtowe. Co teraz porabia Arbuthnot? zapytał. Widziałem go w Cowes, przynajmniej jestem pewien, że to był on. W dziwnym stroju, nawet jak na niego. Powiedziałem, że zatrzymałem się u Sandiego w sierpniu i że nigdy nie wspominał o Cowes, więc pomyślałem, że musi się mylić. Ale Martendale był pewien. Był na trawniku dywizjonu, spoglądał na tłum przechodzący poniżej i zobaczył Sandiego który wpadł mu w oko. Znał go trochę, ale najwyraźniej Sandy nie chciał być rozpoznany i po prostu się na niego gapił. Martendale zauważył go później, jedzącego lunch z papierowej torby z innymi wycieczkowiczami na froncie. Był ubrany jak jachtowy marynarz, a raczej jak jachtowy marynarz i Martendale powiedział, że wydawało mu się, że widział go później z załogą dużego argentyńskiego jachtu parowego Santa Barbara który był w tym roku w Coves. Z Dago nie robi się ozdobnego żeglarza, powiedział Martendale, a jeśli to był Arbuthnot, a jestem prawie pewien, że tak, to udało mu się bardzo dobrze zasymilować ze swoim pochodzeniem. Wybrałem go z tej gromadki tylko ze względu na jego czystą twarz. Wiesz może, czy mówi po hiszpańsku? Wszyscy gadali w tym języku. Prawdopodobnie, odpowiedziałem. Jest jednym z najlepszych żyjących lingwistów. Myślę jednak, że się myliłeś. Widziałem go dwa tygodnie później i mogę powiedzieć, że nie jest w nastroju do eskapat w listopadzie, kiedy przyjechałem z Fosce na kilka dni do Londynu. Otrzymałem kolejne wieści o Sandym, które naprawdę mnie zaniepokoiły. Okazało się, że udał się do Krainy Traw na polowanie. Co samo w sobie mnie zaskoczyło, bo choć był świetnym jeźdźcem, zawsze twierdził, że nie znosi towarzystwa myśliwych. Ale z jakiegoś powodu trzymał kilka koni w Birykham i spędzał tam dużo czasu. Wyglądało na to, że wmieszał się w dość szemrane towarzystwo, ponieważ od czasu wojny towarzystwo w Szires nie było tak doborowe. Opowiadano mi, że podczas kolacji, na której wypito dużo szampana, Sandy wdał się w pijacką awanturę z młodym spekulantem, w wyniku której doszło do rękoczynów. Wyglądało na to, że zachowywał się raczej źle podczas kolacji, a jeszcze gorzej później, ponieważ po zrobieniu sceny uciekł, pokazał białe pióro i odmówił wzięcia odpowiedzialności za to, co zrobił. Oczywiście nie wierzyłem fani jedno słowo. Po pierwsze, Sandy był wstrzemięźliwy jak muzułmanin. Po drugie, miał temperament serafina i nigdy się nie kłócił, a po trzecie, nie miał w swojej kolekcji żadnych białych piór. Ale ta historia była powtarzana wszędzie i przykro mi to mówić, wierzono w nią. Widzisz, Sandy miał świetną reputację w niejasny sposób, ale nie miał tego rodzaju oddanych znajomych, którym zawsze można by zaufać, że zadadzą kłama oszczerstwom. I muszę przyznać, że ta historia była obrzydliwie poszlakowa. Otrzymałem ją od naocznego świadka, całkiem przyzwoitego człowieka, którego słowom trudno było nie wierzyć. Opisał okropną scenę, Sandy, raczej pijany i celowo obrażający nieokrzesanego głupka w tym samym stanie, a potem, gdy prawie doszło do bójki, śmiejąc się z konsekwencji, wymknął się następnego ranka bez słowa wyjaśnienia. Gorąco zaprzeczałem całej sprawie, ale moje zaprzeczenia nie zaszły daleko. Sandy znów zniknął, a jego nieobecność dała plotkom szansę. Zwykła historia głosiła, że zaczął pić lub brać narkotyki, większość ludzi mówiła, że narkotyki. Nawet ci, którzy w niego wierzyli, zaczęli mówić o jego załamaniu i tłumaczyć, że życie, jak je prowadził, musi kiedyś wymierzyć mu karę. Próbowałem się z nim skontaktować, ale moje telegramy do Laverlaw przyniosły odpowiedź, że jego lordowska mość wyjechał za granicę i nie zostawił adresu do korespondencji. Trzy dni po Bożym Narodzeniu przeżyłem szok swojego życia. Otworzyłem The Times i na zagranicznej stronie znalazłem krótki telegram z Nowego Jorku, który donosił o śmierci pana Johna z Cantlebury Ego Blenkirona na pokładzie jego jachtu w Honolulu. Wiadomość głosiła, że kiedyś był dobrze znany jako inżynier górnictwa i że w różnych okresach dokonywał zamachów stanu na Wall Street. Pojechałem pierwszym pociągiem do Londynu i przeprowadziłem wywiad z Ellerym Willisem w ambasadzie. Potwierdził te wieści, ponieważ miał depesze z Waszyngtonu o tej samej treści. Na co umarł? Zażądałem. I co robił w Honolulu? I na jachcie Nienawidził morza. Zwykł umawiać, że najchętniej popłynąłby jachtem dla przyjemności, a nie jadł posiłki na środkach wymiotnych. Musiał być jakiś czas chory, zasugerował Willis. To tłumaczyłoby jego zniknięcie. Chciał być sam, jak chore zwierzę. Po prostu nie chciałem w to uwierzyć i poprosiłem Wilisa o szczegóły. Ale żadne nie nadeszły, jedynie podsumowanie samego faktu. Kiedy tydzień później otrzymałem amerykańskie gazety, mój sceptycyzm został nieco zachwiany. Były tam bowiem nekrologii ze zdjęciami. Autorzy opisali jego karierę biznesową, ale nie wspomnieli nic o jego działalności politycznej, ani nie podali żadnych dalszych informacji o jego chorobie. Byłem prawie przekonany, ale nie do końca. Nekrologii były pełne, ale niewystarczająco pełne, ponieważ Blenkiron był wielką postacią i można było oczekiwać, że prasa będzie szeroko opisywać jego karierę i osobowość. Ale wszystkie ogłoszenia sprawiały wrażenie napisanych na zamówienie i celowo trzymających się z dala od tematu. Nie było tam nic z osobistych wspomnień, żadnej próby opisania jego charakteru czy oceny jego pracy. Artykuły przypominały bezbarwne wzmianki. Które można znaleźć w słowniku biograficznym. Napisałem w tej sprawie do Sandego i otrzymałem odpowiedź od jego kamerdynera, że wciąż przebywa za granicą, a jego adres jest nieznany. Chciałam wiedzieć, gdzie znajdę siostrzenicę, która odwiedziła Laverla Flatem, ale Janet Roilands, do której się zwróciłam, nie potrafiła mi nic powiedzieć. Ona i Archie niemal natychmiast wyruszyli w opóźniony miesiąc miodowy i wybrali Amerykę Południową. Zanim zakończę te wstępne rozważania, muszę wspomnieć o jeszcze jednym wydarzeniu. Palisariates przyjechał do nas na weekend w styczniu i pewnego wieczoru, po tym jak Mary poszła spać, siedzieliśmy rozmawiając w bibliotece. Nigdy nie znał Blankirona, ale był przyjacielem Sandego i to jemu zwierzyłem się ze swoich trosk. Wydawało mi się, że słuchał mnie z dziwnym wyrazem twarzy. Nie wierzysz w tę historię? Zapytał. Ani jednego błogosławionego słowa, odpowiedziałem. Ale biedny staruszek zdołał sobie wyrobić całkiem niezłą reputację. Być może tego chciał, padła zdumiewająca odpowiedź. Spojrzałem na niego i zapytałem, co ma na myśli. To tylko przypuszczenie, powiedział. Ale Sandy przez długi czas miał wyjątkową reputację. Nie wśród całego świata, ale wśród ludzi, którzy liczą się na dwóch półkulach. Był znany jako jeden z najpotężniejszych ludzi na świecie. Załóżmy teraz, że był zaangażowany lub miał być zaangażowany w jakąś bardzo delikatną i niebezpieczną sprawę. Pewne osoby, które by się go obawiały. Od początku by go namierzyły. Mógłby więc chcieć, by go wykluczono, by uznano, że nie jest już groźny, a czy jest lepszy sposób niż powszechne przekonanie, że jego nerwy zniknęły i że wszystko się rozpadło? Gdybym chciał stworzyć takie wrażenie, położyłbym podwaliny pod nie w Szires, gdzie skandal jest specjalnością. Jeśli taki był jego cel, to z pewnością mu się udało. Do tego czasu plotka rozeszła się po całej Europie w kręgach, w których jego nazwisko było znane. Trawiłem tę zaskakującą hipotezę, gdy Paliser jana te powiedział mi następującą historię. Tuż przed bożym narodzeniem był w Paryżu w interesach związanych z argentyńską bankowością, a jeden z jego południowoamerykańskich kolegów zabrał go na kolację do modnej wśród rasta z restauracji. Znajdowała się ona chyba na Rivegauche, nie była specjalnie renomowanym miejscem, ale serwowano w niej zadziwiająco dobre jedzenie. Właściciel pochodził z Argentyny, a cały personel stanowili mieszkańcy Ameryki Południowej. Paliseriates zauważył jednego z kelnerów, nie przy swoim stoliku, ale nieco dalej, i rozpoznał twarz mężczyzny. Włosy i skóra pociemniały, ale był pewien, że to Sandy. Sandy w tłustym garniturze i czarnym krawacie. Kiedy sala zapełniła się i zrobiło się dość głośno, poszedł porozmawiać z dyrygentem orkiestry i udało mu się zamienić słowo z tym kelnerem. Zderzył się z nim w jednych z drzwi i powiedział, przepraszam, Sandy. Kelner znał go doskonale i wyszeptał z zastosu naczyń: Nie zdradzaj mnie, John. To cholernie poważna sprawa. I nigdy więcej tu nie przychodź. Tak więc paliser Yates wziął się w garść i skrupulatnie trzymał język za zębami, chyba że chciał mi o tym powiedzieć. Powiedział, że Sandy wyglądał dość dobrze i wydawało się, że opanował swoją pracę, ponieważ nie można było dostrzec żadnej różnicy między nim a resztą stroju. Kiedy to usłyszałem, postanowiłem sam pojechać do Paryża i zajrzeć do restauracji, bo niepokój o Sandego spędzał mi sen z powiek. W opowieści Pallisera i Atesa było coś, co przeniosło mnie pamięcią kilkanaście lat wstecz, do tancpudy starego Kuprasso w Konstantynopolu i Człowieka, który przewodził kompanii różowych godzin. Sandy znów był na wojennej ścieżce i musiałem mieć na niego oko. Ale dwa dni później dostałem list od Blenkirona. Miał wpisany adres i stempel pocztowy z Southampton, co nie było żadną wskazówką ponieważ prawdopodobnie został przewieziony przez pasażera statku i nadany w porcie przybycia. Pismo odręczne było wyraźnym bazgrołem Blenkirona. Brzmiało ono następująco. Gazety powiedzą, że przedostałem się przez rzekę. Niech cię to nie martwi. Ale Złoty Brzeg jest obecnie ważny i być może będę musiał tam zostać przez dłuższy czas. Dlatego do odwołania śpiewaj rekwiem i pieśni żałobne. W końcu otrzymałem też odpowiedź od Sandego na moją serię listów. Był to telegram z Londynu, więc opuścił Paryż i zawierał jedynie słowa Abrahama Lincoln'a: "Zatrzymaj się i piłuj drewno". Potem zatrzymałem się w miejscu. Zarówno Blenkiron, jak i Sandy knuli jakieś diabelskie intrygi, a ja miałem instynkt że pracują razem. Przedstawiłem tutaj moją niewielką osobistą wiedzę na temat początku dziwnych wydarzeń, o których teraz opowiem. Reszta pochodzi od samych aktorów.